kochani, łopatologicznie, jak chłop do chłopa, tak żeby to zrozumieć. A potem za parę lat znajdzie się taki naukowiec, który do tego dopisze całą teorię, zrobi badania naukowe i to potwierdzi. Ponieważ od ponad 100 lat już wiadomo, że to działa, tylko nie do końca wiadomo jak. Ale teraz byście wy zrozumieli, jak to działa. Komórka dostaje jedzenie, z krwią dostaje jedzenie i tym jedzeniem są zarówno ciała ketonowe, jak i glukoza. I komórka teraz może albo jedno użyć, albo drugie. Skąd ona ma wiedzieć, co ma zjeść? To, co jej smakuje. Nie do końca. Komórka dostaje również sygnał, co ona ma teraz skonsumować. To tak, jak prowadzisz samochód i samochód jest na benzynę, ale jest przerobiony też na gaz. Czyli możesz jechać zarówno na benzynie, jak i na gazie. Kto o tym decyduje? Silnik. Nie. Ten silnik dostaje albo gaz, albo benzynę. Decyduje o tym kierowca. Decyduje o tym mózg. Mózg decyduje, czy teraz jedziemy na gazie, czy na benzynie. I przełącza. I takim przełącznikiem u człowieka są te wyspy Langerhansa. Te wątrobie. W trzustce. I one produkują albo insulinę, albo glukagon. I teraz insulina służy po to, żeby silnik pobrał benzynkę. Banalnie proste, wystarczy jakiś karburator, jakiś gaźnik i pobiera. Ale może być też sytuacja taka, że kierowca przełącza na gaz i ten gaz musi zostać przygotowany, zanim zostanie tam dostarczony do silnika. Silnikowi tak naprawdę to on o tym nie decyduje, jest wszystko jedno, jemu jest potrzebna energia. I podobnie jest z komórką. Komórka może pracować zarówno na cukrze, jak pracować również na tłuszczu, czyli zamieniać energię chemiczną w energię cieplną, w energię potencjalną, w energię kinetyczną, w energię inne chemiczne. Może przy użyciu spalania, czyli komórka pobiera tlen i tłuszcz, zamienia go w dwutlenek węgla i wodę, no i energię do życia. Lub komórka pobiera cukier i tlen i zamienia go w co? W dwutlenek węgla i wodę. I zamienia. I też żyje. I człowiek żyje. I teraz, co będzie spalał, zależy od tego, co dostanie skierowania. Czy dostanie insulinę, czy glukagon. I teraz w ten sposób jest sterowana komórka. To jest tak, kochani, ja wiem, że zaraz paru pseudonaukowców zacznie krzyczeć. Ja mówię to popularyzuję i to mówię do normalnego człowieka. Jeżeli teraz pływasz sobie w słodkiej zupie, w tłustej słodkiej zupie, możesz albo łyżeczką zjeść ten cukier, albo widelcem tłuszcz. Zależy, co dostaniesz do ręki. Dosłownie tak komórka się czuje. I teraz nie jest ważne poziom glukozy we krwi. To jest wynik tego, w jaki sposób jest sterowana komórka. Czyli ośrodek sterowania albo podaje glukagon po to, żeby komórka się żywiła tłuszczem, albo podaje insulinę, żeby się żywiła cukrem. I teraz może tak być, że ta komórka pływa w słodkiej zupie, a nie dostała łyżeczki specjalnie lub niechcący i ma hiperglikemię, bo nie ma czym tego pożreć. I mądry lekarz wstrzykuje mu wtedy insulinę. Po co? Żeby ta komórka się nażarła. Ale również może być też inaczej,
Może być w ten sposób, że bardzo mądry lekarz będzie sterował tym, czego nie kieruje jego układ, gdzie jest zepsuty, jest układ sterujący, uszkodzony i nie wydziela insuliny i nie wydziela glukagonu i wtedy ta komórka zaczyna umierać z braku żywności. Pacjent jest tłusty, zalany cukrem, a komórka umiera. I potem mu amputują to lub tamto. I dlatego, kochani, dlatego jest ważne, żebyście sobie zrobili badania, przede wszystkim insuliny na czczo. I wtedy będzie wiadomo, co się z wami dzieje. A przy okazji badania witaminy D3. Jak sobie zrobicie, to ja w łopatologiczny sposób wam odpowiem, co